Już w najbliższy weekend, sobota, niedziela, wielki turniej piłkarski w Solparku. Co to za turniej? Jest to turniej rozpoczynający naszą serię turniejów Progress Cup. Pierwszy turniej mamy ukierunkowany dla rocznika 2011. Chcemy, aby wydarzeniom stricte piłkarskim towarzyszył także wielkie show. Dlaczego wybór padł na obiekty Solparku? Jest to wspaniała infrastruktura, myślę przede wszystkim, wspaniała lokalizacja, stąd pomysł, żeby to organizować, tak jak podkreśliłem wcześniej. Chcemy, aby to było wielkie piłkarskie show, chcemy zbierać jak największą ilość osób zaangażowania, czy to osób stricte lokalnych, czy przyjezdnych do nas z Polski. Także zależy nam na tej wspaniałej lokalizacji. W jakim systemie będzie rozgrywany turniej? System będzie rozgrywany 12 zespołów w dwóch grupach. W systemie każdy z każdym, następnie pierwsze trzy zespoły awansują do Ligi Mistrzów i tam podobnie zwycięzcę wyłoni system każdy z każdym. Ilu zawodników jest w drużynie? Szacunkowo jest to 12 zawodników przypadających na dany zespół. Przyjeżdżają zespoły z całej Polski. Jakie to będą zespoły? W naszym pierwszym turnieju wezmą trzy drużyny ekstraklasowe, w tym Śląsk, Wrocław, Krakowia, Kraków czy Górnik Łęczna. Także będziemy gościli drużynę z Kryszyn Stachowa, pierwszoligową akademię. Wezmą udział także drużyny lokalne, GKS Bełchatów czy drużyna z Piotrkowa Trybunalskiego, Konkordia Piotrków. Przede wszystkim jestem dumny z faktu, że podczas pierwszej imprezy udało nam się pozyskać tak szerokie grono partnerów. Mowo Training zorganizuje strefę regeneracji dla zawodników, gdzie będą przeprowadzone warsztaty. Także będzie ogólnodostępna strefa dla kibiców czy trenerów, gdzie każdy będzie mógł przetestować ich sprzęt pod kątem rolowania czy też drenażu limfatycznego. O obsługę techniczną zadba aplikacja FC App, która będzie prowadziła wyniki live w aplikacji. Także rodzice, którzy nie będą mieli możliwości dojechania do Kleszczowa, będą mogli być stale na łączach i obserwować nasz turniej. Także emocji nie zabraknie i na boisku, i poza nim. Dokładnie. W niedzielę przewidujemy także wystawę zabytkowych aut. Także serdecznie zapraszam osoby z gminy, osoby pobliskie, z pobliskich miast, które mogą dojechać także tą wystawę zobaczyć i wspierać najmłodszych zawodników. Zapraszam już najbliższą sobotę do ośrodka Solpark na turniej piłkarski Progress Cup rocznika 2011.